Cześć! W pierwszym odcinku serii Moc na talerzu podałam Ci przepis na napój izotoniczny. Być może pamiętasz, że izotoniki są szczególnie polecane osobom, które intensywnie trenują, które trenują w wysokiej temperaturze otoczenia, bądź osobom, które mają długie jednostki treningowe. Jeśli natomiast trafiłeś tu po raz pierwszy, pozwól, że się przedstawię. Mam na imię Klaudia i jestem dietetykiem sportowym. I w dzisiejszym odcinku chciałam przybliżyć temat nawodnienia podczas wysiłku i odpowiedzieć na pytanie, jaki napój wybrać w zależności od rodzaju aktywności fizycznej. Wyboru napoju powinieneś wziąć pod uwagę dwa czynniki. Czas wykonywanej aktywności fizycznej oraz tempo pocenia się, na które oczywiście ma wpływ charakter wykonywanej aktywności fizycznej, temperatura otoczenia oraz intensywność wysiłku fizycznego. Czynniki te przekładają się bezpośrednio na szybkość i stopień utraty elektrolitów oraz wody, które powinieneś efektywnie uzupełniać. O skuteczności i efektywności wchłaniania płynów z przewodu pokarmowego do krwi decyduje ich osmolalność, czyli liczba moli substancji osmotycznie czynnych rozpuszczonych w 1 litrze płynu. Substancje osmotycznie czynne to np. cukry proste bądź jony substancji mineralnych, których stężenie wpływa na przenikanie wody przez błony biologiczne. Ciśnienie osmotyczne osocza wynosi między 277 a 296 miliosmoli na kilogram wody. Każdy płyn o osmolalności niższej, czyli hipotoniczny, będzie wpływał na rozcieńczenie osocza i zwiększał tempo wydalania moczu. W odwrotny sposób zachowują się płyny hipertoniczne, które powodują częściowe odsączenie wody z krwioobiegu i mogą nawet doprowadzać do odwodnienia. Płyny izotoniczne pozbawione są wad hipo czy hipertoników, nie powodują rozcieńczenia osocza ani przejściowego odwodnienia. Hipotoniki są idealnym wyborem podczas aktywności o niskim lub umiarkowanym stopniu intensywności, która trwa krócej niż godzinę. Przykładem takiego napoju jest woda mineralna. Osoby aktywne fizycznie powinny wybierać wody wysoko zmineralizowane, szczególnie takie bogate w potas, magnez i wodorowęglany, które pozwalają utrzymać równowagę kwasowo-zasadową i uniknąć bolesnych skurczów mięśni po treningu. Pamiętaj jednak, że jeżeli długość bądź intensywność Twojego treningu wzrośnie, a wraz z tym wzrośnie też tempo pocenia się, sama woda już Ci nie wystarczy. Nawadnianie się wyłącznie wodą o niskim stopniu mineralizacji, czyli takim poniżej 500 mg na litr, może doprowadzić do hiponatremii, czyli obniżenia stężenia sodu w organizmie, co znacząco pogorszy Twoją wydolność. Napoje izotoniczne jednocześnie dostarczają łatwo przyswajalnych węglowodanów, elektrolity, które tracisz podczas wysiłku oraz świetnie nawadniają. Dobre izotoniki charakteryzują się kompozycją elektrolitów zbliżoną do składu potu oraz zawartością niekonkurujących ze sobą o wchłanianie węglowodanów. Uważaj jednak na te sklepowe izotoniki, które często zawierają sporo konserwantów i niepotrzebnych dodatków. Napój izotoniczny możesz oczywiście przygotować samodzielnie, możesz też kupić takowy w sklepie. Natomiast istnieje też jeszcze jedna możliwość, szczególnie atrakcyjna dla miłośników zdrowej żywności. Okazuje się bowiem, że w przygotowaniu naturalnego izotonika wyręczyła nas świetnie natura. Woda kokosowa jest to napój pozyskiwany z młodych, jeszcze zielonych owoców palmy. Woda kokosowa to słodki, jak widzisz, półprzeźroczysty płyn, który wypełnia całe wnętrze niedojrzałego orzecha kokosowego. Ze względu na zawartość składników mineralnych, np. potasu, odpowiednie stężenie cukru oraz elektrolitów, podobne do stężenia naszych płynów ustrojowych, woda kokosowa jest często nazywana naturalnym izotonikiem. Jest to naprawdę smaczny i dobrze nawadniający napój, który stanowi świetną alternatywę dla sklepowego izotonika. Do grupy hipertoników należą soki owocowe, wysoko słodzone napoje, np. Coca-Cola, czy odżywki węglowodanowe w płynnej postaci. Musisz wiedzieć, że te płyny nie są nawadniające, a ich spożycie podczas treningu, a szczególnie intensywnego, jest ogromnym błędem. Próba nawadniania się hipertonikami może pogłębić odwodnienie i prowadzić do zaburzeń żołądkowo-jelitowych. Napoje tego rodzaju powodują gwałtowny wzrost poziomu cukru we krwi, co prowokuje reakcję trzustki do wydzielania insuliny, a to z kolei powoduje obniżenie poziomu cukru we krwi i może doprowadzić nawet do hipoglikemii.
Odpowiedzmy zatem na pytanie, jaki napój najlepiej wybrać w zależności od czasu trwania aktywności fizycznej. Przy wysiłkach trwających poniżej 60 minut zadbaj o to, aby jeszcze przed wysiłkiem odpowiednio się nawodnić. I tutaj w zupełności wystarczająca będzie woda. Zadbaj o to, aby była to woda wysoko zmineralizowana. Natomiast jeżeli intensywność wysiłku jest bardzo duża, bądź tempo pocenia jest wysokie, sięgnij wówczas po napój izotoniczny albo, tak jak wcześniej mówiliśmy, wodę kokosową. Przy aktywnościach trwających od 1 do 2,5 godzin sama woda już Ci nie wystarczy. Postaw wówczas na napój izotoniczny, który nie tylko uzupełni elektrolity, ale dostarczy Ci węglowodanów, dzięki czemu moment pojawienia się zmęczenia przyjdzie znacznie później. Jeżeli aktywność fizyczna przekracza 2,5 godziny, rozważ włączenie koncentratów węglowodanów, popularnie zwanych carbo. Koncentraty węglowodanów zawierają taką mieszankę węglowodanów, która pozwala znacznie efektywniej uzupełnić potrzeby energetyczne sportowców. W związku z tym tego typu napoje są szczególnie polecane zawodowym, wyczynowym sportowcom, którzy trenują bardzo intensywnie i długotrwale. Koncentraty węglowodanów dzięki zawartości cukrów złożonych pozbawione są wad napojów hipertonicznych, efektywnie uzupełniają glukozę, nie powodując przy tym drastycznych wahań poziomu cukru we krwi. Doskonale nadają się do uzupełnienia glikogenu w przypadku długotrwałych wysiłków, takich jak kolarstwo, biegi czy triatlon. Pamiętaj, że przedstawione na tym filmie zasady mają charakter ogólny. Rodzaj nawodnienia należy zawsze dopasować indywidualnie, biorąc pod uwagę mnogość czynników. Dlatego warto skonsultować się w tej kwestii z dietetykiem, szczególnie jeżeli uprawiasz sport wyczynowo. A teraz pokażę Ci, jak w zaledwie 10 sekund przygotować najprostszy na świecie napój izotoniczny. Do naczynia wlewamy 250 ml soku, następnie dolewamy 250 ml wody i dodajemy szczyptę soli. Na dzisiaj to już wszystko. Dbaj o nawodnienie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.